Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Walczymy o ranking 2700. Zapraszam serdecznie do partii, gram na 3 minuty, komentuję w miarę możliwości, trochę skupienia. Dawno już nie grałem, kilka dni przerwy było. I zapraszam do kontynuacji, zobaczymy jak to się wszystko potoczy. Gramy A5, tutaj jakieś A4 sobie zastosujemy. Prowokujemy przeciwnika do tego ruchu, a zagram posunięcie D5, tak żeby trudniej było zagrać E4. Wleciał skoczek, ok, goniec D7, przypilnujemy tutaj, czy to jest dobry ruch, czy nie. To się okaże. Zobaczymy, tak mi się wydaje, że w miarę normalne posunięcie C4, E6 będziemy bronić. No i teraz tak, tutaj po wybiciu skoczek będzie miał problem, pionek padnie. Może skoczkiem tu spróbuję, tak, przejść, zagrać C6, wzmocnić. A z tym skoczkiem co zrobię? Jeszcze nie wiem. No ale przeciwnik też ma ruchy. O właśnie. Tego typu posunięcia się pojawiają teraz tak, jak zbiję tu, to skoczek zbije. Dobra, zbijam tak. Dokładnie, zbija to skoczek. I teraz prawdopodobnie po tym skoczek wybije, więc się pokuszę o to, bo pionek raczej nie zbije. To jestem prawie przekonany, że pionek nie zbije. Bo tutaj sobie zepsułby pionki. Goniec B5, myślę, że ok. I A4, goniec jest wydłużony. Mi się podoba, mogę zawsze tak spróbować zagrać. Myślę, że jest ok. C6, goniec stoi fajnie, nietypowo. Spróbujmy w takim razie tak. C6 za chwilę, skoczek, spróbujemy tego skoczka za chwilę zbić również, chyba że on to wymieni, no nie wymienił, wiadomo. Tutaj jakbym zagrał, otworzy się linia, spróbujemy, tak, otworzy się linia, wybił, jednak skusił się na ten ruch, w porządku, tutaj atakujemy pionka, wieża C8, zawsze hetman D7 ma, mogę spokojnie tu wybicie, będzie, dobra, to wybijemy tego pionka w takim układzie. I przejść może hetmanem tu i tu. Znaleźć dobrą placówkę dla hetmana. Dobra, jest strzałka. Tu będzie bicie. Pytanie, czy wybić to. Najpierw wybijemy tego pionka. I przejdę hetmanem. On wybije, pewnie wybije, da szacha, ja wrócę. Normalna sprawa, ten pionek będzie uciekał, tutaj będzie problem, goniec wróci, tutaj będziemy pilnować. To za poza w sumie do końca nie wiadomo. Tak, zagrajmy. Aha, tu pionek wisi. Ale tam zdążę zagrać, a on wróci tu. A to wtedy tu zbije. Dobra, to się zgadza. Bo zapomniałem, że jeszcze po tym ruchu mam taki ruch jak hetman C3. Czas nas goni, trzeba grać dosyć żwawo. Ok, no i tutaj teraz hetmanem trzeba zagrać raczej hetmanem. Próbować to wymienić, tu raczej wyjścia nie ma większego. Hetman prawdopodobnie to wybije. Wybije tu, ten pionek tam pójdzie. Nie pójdzie, bo goniec świetnie stroi na straży. Dobra, słuchajcie, nie jest źle. Według mojej oceny tak na szybko jest to bliżej remisu oczywiście, ale bywa różnie. Łyk kawki, nigdy się... O, jednak wrócił, a to jestem zaskoczony. Mega zaskoczony, wracam. Bo po wymianie będę mógł bić pionkiem. Chociaż wieżą. Też wygląda interesująco. Pionek się tam... może być różnie. Okej, taki ruch, ale tutaj. I co z hetmanem się dzieje? Hetman musi iść na C1. Ja wymienię i zdobywam pionkę na D6. I mamy wygraną, znaczy no wygraną pozycję przyjemniejszą. Tutaj zagramy, nie muszę tam grać. Idę po prostu po pionka. On tutaj może próbować, tak? Nie, tutaj, dobra, to tak, tu nie chce się stwać. Dobra, zagrajmy tak, żeby potem tutaj zagrać. A, scwanił się. Cwanił się. Zachowam tego gońca. Pierwsza linia będzie miała problem. Tutaj pionek, ale wtedy mogę tak próbować. Wieża F3, F5. Widział szacha. Tylko dał. Dobra, tak jak zbije to problem. Będzie miał kościół. Aha. Zagrajmy tak.
Co teraz? Mam cię chyba. Tu atakuje. Jeszcze jest... A, końcem na E6. Nawet czas go gonił prawdopodobnie. No dobra, mamy zwycięstwo. Rewanż. Już słuchajcie, te oczka będą ważne. 2611. To już jest ranking dosyć poważny. Myślę, że... Mam nadzieję, że dla was będzie to bardzo ekscytujące. Dla mnie się robi już powoli ekscytujące. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Szukam sobie kolejnego przeciwnika. Kawka w dłoń. Sorry za śrubnięcie. I lecimy dalej. Mamy 2625. Ok, skupmy się na partii. 6. Mamy gambit hetmański, ok. Ja lubię sobie zagrać goniec G5, to jest mniej poprawne, ale mi się to podoba. E3. Pan B3. Mniej standardowo niż wszyscy. Tu wybiję. A wezmę tego pionka. Jestem pionkożercą i nic na to nie poradzę. Goniec E2, bo tutaj będą strzałki. Trzeba uważać. Koniec tutaj, to zagram tu zawsze wrócę. Pionek to pionek. I roszada. Okej. Tak? Co, zbijesz? Zbiję. Hetman tutaj musi gdzieś uciec. Pionek więcej. Grozi taki ruch w ogóle, chyba że gońcem zagra tu. Właśnie, będę musiał uciekać tutaj, nie mogę. Tu jest bicie? Dlaczego nie mogę? Bicie. Tam zawsze mam bicie. Dlaczego nie mogę? Tu jak zbijesz, to bije tam. Goniec odejdzie, bije tam. Czy to nie poszło zbyt łatwo? Słuchajcie, to poszło zbyt łatwo. Dwa 617. Przeciwnik. Ale zobaczcie, jak się trudno już zdobywa oczka. Okej, H3, żeby koniec miał zawsze ucieczkę, bo tu czarne będą grały z planem właśnie E5. Spróbujemy wymienić tego końca. A, chyba źle pograłem, bo jest A5. Właśnie. Tutaj zlamiłem. Zepsułem strasznie. Pomyliłem się to i to grubo się pomyliłem niestety. Tutaj. Dobra, jakieś takie harce, ale to nie jest dobre wszystko. Zwykła pomyłka, bo hetman powinien się łączyć z wieżą. A to ciekawe. Jakby mi przeciwnik dawał szansę. Nie wiem, tak i tak. Chociaż jak zbije tu, to on będzie miał takie wejście, tylko że jak zagra wieżą, to nie będzie miał tego wejścia, więc dobrze zbić. Dobra, może nie wyszło tak tragicznie. Tutaj wejście, nie, no to wtedy zrobię roszadę. Teraz będę musiał po prostu uciec, bo grozi taki ruch. Dobrze mówię. Aha, tutaj też wisi. Dobra, robię roszadę, to nie ma znaczenia. Roszada jest tutaj ważna, stracę tutaj pionka. No, trzeba będzie to jakoś rozgrywać dalej. Nie chcę brać. Ciekawe. Tak stoi gość dobrze. Pewnie teraz zbijesz.
Z powrotem, żeby wstawić skoczka. No jest tempo mniej. Skoczek, skoczek. Tutaj chcę celować tego pionka. Pionek mniej. No jest źle. Jeszcze mniej czasu. Najlepsza pozycja to niestety nie jest. Szukam możliwości. Po prostu bronisz. Dobra, po prostu ja też zagram wieżą. Może wrócę tak i będę groził takim ruchem. To też jest opcja. Wracam. Już końca masz tutaj, co? No masz. Nic na to nie poradzę. Skoczek tu wchodzi. Będę musiał tak zagrać. Dlaczego tam nie zagrałem? To w sumie nie wiem. Dobra, pozwolę mu wybić. Tym wybić, tam wejść. Tak, skoczek wejdzie, nie? Będą się robić problemy. Problemy, problemiki. Uciekam tutaj, bo skoczek tam by miał widły. To i tak tutaj coś próbuję zrobić dobrego. A jak tu zagrasz, to będę miał też problem. Aha, no właśnie. Niestety muszę tak. A, to jest zła pozycja. No, tu już skoczek jest lepszy od gońca. Mój koniec nie grozi niczym. Właśnie tu mi walniesz. Nie no, muszę tak zagrać tu, tu. Poza nie jest ciekawa. Tutaj grozi jakiś ruch. Tak. Tak. A, bo groził mat, muszę być, nad czym ja się zastanawiam. A, upraszczać, próbować grać na wiecznego szacha. Czy mi się to teraz uda? Okej. Z remisu ja jestem zadowolony. Tak, żeby zagrać perfidnie tu, ale to też nic nie daje. Kompletnie. No tak, z tym gońcem będę miał teraz problem. Zagram tak, słuchajcie, no muszę tego gońca wymienić. O, w dobrej wersji nawet, bo hetman się teraz połączył. To nie będę płakał, tak? Tu wejdziesz, co? Ale wtedy mam na szczęście szybkie A6. Wymienię tego potwora. Tu grozi ruch, muszę zagrać tak. No po czarnych polach mnie masz. W sumie nie, no mogę zrobić długą. Muszę tak i tak, żeby zrobić długą ruszadę, która niekoniecznie jest jakaś będzie fantastyczna, ale muszę. No dobra, tak. Chcę wybić tu i zrobić ruszadę. Tutaj chyba nic nie działa. Dobra, jest ruszada. Wybicie, wybicie, skoczek wejdzie dobrze. No wejdzie na F6, jasne. No wracam, okej. Okay. Skoczek na F6 jest niezłą figurką. Skoczek A5 będzie gorszą figurką. Pytanie, jak on będzie chciał to rozgrywać. No tak dosyć zachowawczo tutaj to wygląda z mojej strony. Pytanie też, jak ja będę chciał to rozgrywać. A, może po prostu tak. Faktycznie. Spróbować, aha, będzie chciał się przedostać tu. No dobra, spróbujemy wymienić. Raczej będzie musiał to uczynić. Jego piony są wyżej.
Wracam. Zobaczymy, czy on coś z tym pionkiem zrobi, czy jeszcze wieżę poustawia. A, poustawiał jednak. Jednak próbuje mnie ustawić z tej strony. Okej. Okay. Jeszcze tak, spróbujemy go kąsnąć. Z tej strony wejść. No dobra, ryzyk fizyk. Nie wiem, czy to wejście coś działa, czy nie. Bardziej chyba się muszę troszkę o swoją stronę. Właśnie. A, nie wygląda to dobrze. Oj, tego bicia nie widziałem, a to wygrywa totalnie. A, no tak. Tak, może tu jeszcze uciekam. A, tu jest Hetman z matem. Dobra, przegrałem uczciwie. O, nawet nie dał mi mata w jednym ruchu, ale to nie ma znaczenia, bo teraz jest. Okej, okay. Nie, prostego bicia nie widziałem. Ładnie mnie załatwił, ale to na własne życzenie przegrałem również. No dobra, lecimy dalej. Fajnie, że gra dalej. Przynajmniej jest opcja, żeby się tutaj troszeczkę odegrać. Cały czas gra ten sam wariant. Okej, okay, zagrajmy E3 troszkę inaczej. A4, żeby nie było B5. Teraz hetman B3, jak nie ma tam gońca. Wieża się ustawia, gramy A5. Zagrajmy tak twardo. Koniec D2. Tu przejdę, tam przejdę. Jakieś możliwości. Możliwości, które zablokują przeciwnika, się pojawią. Zobaczymy. Tutaj nie chcemy oddać tego gońca tak łatwo. Zauważcie, proszę, że nie mam roszady. Tu próbujemy wymienić. On chyba tego nie wymieni. Tak sądziłem. Tutaj. Ale skoczek ładnie się tam ustawił, trzeba przyznać. Pytanie, co dalej? Tak, żeby nie było jakichś widełek, odejdę gońcem. Po prostu może wstawię wieżę sobie tam. Też będzie ciekawie. Zawsze będę miał możliwość... Aha, no dobra, wracam. Tego bicia się nie boję. Ten plan mi się bardzo podoba, tylko jak zagram tu, to on mi wtedy trzaśnie, co nie? Prawdopodobnie. Będzie wejście królem, dlatego wrócę. Chodzi o to, że jak on by zbił, to by wszedł potem hetmanem. Tego bym za bardzo nie chciał, więc na razie asekuracyjnie. Trzeba się też obawiać takiego ruchu właśnie, bo jak zagram tutaj, on mi plaśnie na C5 na 100%. I odda dwa skoczki za dwa pionki i wieżę, więc to nie będzie najgorsze chyba dla niego. Ale przez to mogę zagrać tu. Tylko że jak on zbije, ja tu, cały czas tu. Więc może najpierw wieża C... Właśnie, najpierw wieża C1 z obroną tego pionka mocniejszą. Źle zagrałem. Dlaczego ja tu nie zbiłem? On by zbił, ja tutaj i wygrywam przecież. Kurczę. Znowu za szybko. Taktyka. Taktyka. Jak tu, to tu. Jak tu, to tu. I tu będę miał coś? Nie wiem. Niech on się zastanawia. Okej. Okay. No tutaj taki mam plan. Zmusiłem. Mhm. No widzę, widzę, tylko co mi coś, to chyba mi nic nie daje. Zaraz, tutaj, a chodzi mi po głowie, już chodzą mi po głowie jakieś takie rzeczy. No dobrze. Otworzę sobie wtedy też gońca i wszystko, tylko pytanie, czy nie wybić tu jednak. Nie, no za bardzo nie mogę. O, tak, zagramy. Bo jak zbijesz, to zbije ci gońcem. Goniec się trochę uruchomi. Nie zbiłeś, okej. Okay. Idziesz w zamkniętą pozycję, więc wracamy. Tak. Chcę wejść tam. Ojejku, misklik! Misklik, przysięgam. Miało być wieża B6. Co ta myszka tak szybko zagrała? Nie wierzę, nie wierzę. Bez wieży sobie latam.
Oj, to jest już praktycznie bez nadziei, ale no bez wierzy sobie latam. No nie, no nie, no nie, no nie, no nie. Dlaczego tak się stało? Muszę przyspieszyć, wieża zapionka, cudownie, Krzysztof, misklika sobie walnąłeś, pięknie. Co sobie gościom nie pomyślał, nie wiem. Może też o miskliku. Jak to grać, bez nadzieja. Chcę ustawić hetmana tu, żeby pionka tam wziąć. Prymitywny plan, ale jak inaczej realizować tutaj takie plany? Dobra, nie tu, miało być tu. Dobra, nieistotne, idę tu, tu goniec broni też, tak, tu bronię, tu, może nie zauważy, że chcę wziąć pionkę, a zresztą mogę wziąć teraz i wrócić. Nie mógł go za bardzo też obronić. Tu wracam, tu. No tak, muszę, bo muszę tu bronić. On ma komfort taki, że może sobie poświęcić figurę. Tak, zagrajmy. Tak, może. Tu chcesz wejść? No chcesz. Tu postraszmy go takim ruchem. Przestraszył się. Na chwilę. Tak, jak zagrasz tu, a tu będzie wisiało. Nie będzie. Teraz mam taki ruch. Coś odbijam. Wracam. Nie jest źle. Szach. Tu nic nie grozi. Aha, grozi tutaj, ale ja mogę odejść. Ile czasu? Więcej. Tu grozi bicie. Tak, bronię. No będzie bił, ja wiem. A tutaj jeszcze. Tak. No wiem, to widziałem. Tak, spróbuję. Ma 8 sekund. Tu będą grozić maty. Wiem, tak. A, mat, dobra. Nie zdążyłem. Kurczę. Aj, było blisko. No dobra, spróbujemy dalej. To po prostu podstawienie wieży bolało, nie? Znowu jesteśmy w punkcie wyjścia. Nie chcesz chyba już grać, co? No tam, kurczę, blade, no niestety, podstawienie wieży było złe, tak to bym prawdopodobnie go wycisnął, tak mi się wydaje. No dobrze, lecimy dalej, nie ma tutaj co gdybać. Bitka. Okej, tutaj jak zbijesz, dam, dosyć intuicyjnie tutaj wchodzę w tę pozycję. Okej. Dobra, tutaj atakujesz, wprowadzę sobie kolejną wieżę do gry. Ojej, wiecie co? W ogóle tego nie brałem pod uwagę. Jak zawsze biorę pod uwagę tego typu rzeczy, że dostaję trojaczki, mam przechlapane, to teraz w ogóle mi jakoś to wyszło z głowy, nie wiem dlaczego. Totalnie. To jest opcja taka, żeby tam jeszcze pionka zbić. Tutaj jest atakowany goniec. Bezpośrednio tam hetman według mnie powinien na jego miejscu wejść. No tak, po debiucie dostałem strasznie złą pozycję. Może ja powinienem grać domki? Jakiś G3, skoczek F3. I na spokojnie do tego podchodzić. Misklik wolał. No, misklik wolał. Właśnie, to się tak zawsze kończy. Jak zagra tutaj, to będę miał fajne właśnie zbicie, tam wejście takie, może tu, to jeszcze może się fajnie rozwinie. Moc figur zaczyna chyba działać. Dobra, pionek odbity. Grozi wjazd, hetman tu. No niech będzie tak, zobaczymy jak on zareaguje. Wezmę pionka. Tu atakuje skoczka, co on zagra skoczkiem? No może pewnie. Nawet pewnie będzie musiał. A tutaj niby atak. Czy tutaj zagrać? Nie, no wezmę tego końca.
Zagram tak. Jak zbiję tutaj, to sobie wyprostuję pionki. Będzie chciał mnie atakować. Tutaj będzie chciał wejść. No tak. Jasne. Jasne jak słońce. Jakiś tam ruch F5 jeszcze mógł. A, mogłem teraz zagrać ruch F5, jak tu stał goniec. No co ja zrobiłem? Teraz ten ruch już nie jest tak mocny, ale i tak muszę go zagrać, żeby mi hetman nie wleciał tu. Tak, no tutaj niby osłabiony. Nie, ale trafiłem na ruch, no nie. A nie, bo jeszcze miałem wieżę G1, spoko. Już myślałem, że mam tam tragedię. Dobra, idę pionem, będę próbować zasuwać. No dobra, chyba mam takie posunięcie, nie mam. Mam, dlaczego nie? Tu wejdziesz, to tu. Okej, zobaczymy. Wymiana będzie chyba korzystna. No i tak. Skoczek tu, piona mi skrobnąłeś, tak po prostu. Tak można. Skrobnąłeś piona i chcesz to dalej wygrywać ze mną, co? No muszę chyba to wybić. No wiem co kombinujesz. Ale on jeden taki ruch i mata nie ma. A pionkiem zasuwam. W tej kolejności zagrałeś. Ale też mata nie ma. Jeden skoczek zwierząt tutaj chyba nie są w stanie mi teraz zaszkodzić. Tylko, że nie doprowadzę tego pionka aż tak wysoko. No muszę teraz pionka zbić po prostu. Nie wiem, tak. Jakaś taka dzika próba czegoś. Oj, chyba źle pograłem. A, tu zaraz jakiegoś mata dostanę. Kurczę. Właśnie. Aj, bolało, było blisko. No i poniżej 2600, niestety. Lekko nie jest. Z komentarzem jest ciężko, powiem wam szczerze. Przypuszczam, że jakbym nie nagrywał tych filmików, byłoby łatwiej o ten ranking. Nie to, że szukam usprawiedliwienia, ale tak faktycznie jest. No ale trudno, będziemy próbować zrobić to na wizji. Mamy tutaj obronę królewsko-indyjską. Okej, wybijmy to. Skoczek wlatuje, tu atakujemy. Okej. Tak, żeby nie było B4. Tutaj będziemy bronić. Tutaj pułapeczka w postaci takiej. Się sypnie fajnie. W ogóle jak skoczek by zagrał tutaj, mam taki ruch, tutaj i zdobywam hetmana.
Możliwe, że tak zagra. Ale nie, to bije. Jest to bardzo kuszące. Nie byłbym sobą, słuchajcie. No nie byłbym sobą, jakbym takiego ruchu nie zagrał. Mógłbym zagrać spokojniejsze posunięcie. Ale według mnie tak trzeba. W tym debiucie tak trzeba. Tego trzeba się obawiać skoczka. No dobra, tutaj idziemy sobie tutaj. Grozi ruch E4. Jeżeli tak, to też jest opcja A4, żeby tam pilnować pola. On będzie chciał to wybić bezczelnie. Chyba taki ruch. Jak tu w ogóle, to jest E4 piękne. Taki ruch możliwe, że zagra. No właśnie. Ale to chyba tak po prostu. Gdzie ma on odejście wieżą? Czy komfort jego polega na tym, że on może sobie w pewnym momencie poświęcić, oddać tę jakość jakiejś wersji? Pytanie, gdzie mam teraz odejście dobre? No właśnie, oddać jakość w wersji. No i teraz ją oddaję. Tam nie mogłem zbić chyba. No i E4. I tutaj ten pionek niby jest słaby. Tak, skoczek mocny. Tutaj będzie próbował pewnie jakiś skoczek E5. Skoczek C5 znowu. Mam też fajne posunięcie szachtu. Koniec zablokuje, raczej tak trzeba. A jakbym tego pionka doprowadził. Może też taki ruch jest ciekawy, goniec go będzie pilnował, tam coś wisi. No ale nie, no jest dobrze, myślę, że tutaj czarnymi jest całkiem dobrze. Tak, taka jest moja ocena pozycji. Na szybko. Dobra, tutaj bronimy, no to jak tak, to tak. Oczywiście, że tak. Tutaj ruch grozi teraz. Jeszcze lepsza wersja dla mnie się zrobiła. Myślę, że tak. Z atakiem, z obroną, z wzmocnieniem na E4. A, to jest wygrana. Tu jeszcze mogę odbić. Oj, nie, już myślałem, już mi się gorąco zrobiło na duszy. Tutaj to nie może, bo tutaj strzał. What? No dobra. Nie, no to się tutaj podziało dobrze. Okej. Okay. Kolejny zawodnik. Fajnie by było w każdym odcinku mieć jakiś progres rankingowy. Nie zawsze się to pewnie uda. Ale może partie będą ciekawsze. No dobra, krótka. Próba skoczek E1. Chyba, że wymieni. Skoczek E1, skoczek D3. Wymiana białopolaków wydaje mi się, że jest dobra białymi ze względu na pionki. Więc tutaj raczej powinienem być zadowolony. Ale fajnie, zawodnicy cały czas 2600 się pojawiają, więc tutaj już jest z kim pograć tak naprawdę. B6 to będzie bicie po prostu. O tym zbiłeś, a to ciekawe bardzo. No to tutaj się zaczaję i potem będę próbować grać D6 zwyczajnie. Znaczy nie od razu, ale taka już możliwość prosta będzie. To aż się zdziwiłem, od razu się przyczaję na ten ruch. Tak nawet mogę spróbować. Tutaj myślę, że przeciwnik się pogubił trochę, mam nadzieję. Tak, dobra. No dobra, no masz taką możliwość, masz. Może tutaj hetmanem gdzieś wejdę. Skoczek F6. Tu nie mogę, muszę wrócić. Niestety hetman to był ruch nie wypał. Ale spróbujemy zdwoić wieżę. A skoczek jest. Mam taki ruch, żeby tu wejść.
i tam w centrum coś pozaskakiwać. Skoczek na D6 u niego też będzie stał bardzo dobrze. To trzeba mu oddać. Ale podstawił. Podstawił, zagrał za szybko. Z czego skorzystaliśmy? Powrót. Tutaj to tu. Od razu zbił. Tu nie wisi. Gramy tak, nie gramy tak. Tu bronimy. Bo skoczek wejdzie na F5. Znaczy i tak może teraz wejść w sumie. Tutaj. Teraz już nie może. Może zagrać F5. Dobra, wzmocnimy. A tutaj masz bicie. Przeoczyłem. Ale tu. Nie masz bicia. Tutaj do końca. Tak, tutaj do końca to będzie wygrana. Uprościć grę. Pionka raczej zbić nie możesz. Co? A tak. Tak. Też ciekawe. Tu i wygrywam. Dobra. E5. Bicie. Aha, bicie tu. Bicie tu, aha, wieża idzie. Nie, bo ja wcześniej, po prostu wstępnie myślałem o tym. Nie no, bije wieżę, będzie ciekawie. Te pionki stoją niestandardowo, bardzo ciekawie. A tutaj idę tu i wygrywam, no tak. Tu nie można, bo tu. Hetman nie zatrzyma tych pionków. Dajcie znać, jaki wy macie rekord w szachach błyskawicznych. Piszcie w komentarzach, moi drodzy. Dobra, mamy to. I rewanż z gościem. Taki trochę trąbowski ze strony czarnych. No tak, trochę tutaj będzie manewrowania. Tak, chcę zagrać. Tutaj, tu chcę zagrać po prostu. Tu chyba mnie możesz zmusić, no właśnie. No dobra, prostujemy mu te pionki. No i który goniec jest teraz lepszy? Oto jest pytanie. Tak? No czarny goniec jest lepszy, zdecydowanie. A tutaj mogę go sobie zaraz przestawić przez F8. Podciągnę pionki. No wymienię. Przejdę gońcem może za chwilę. No taki ruch może być też. Tutaj czy H5 jest dobre? Sprowokujemy go mimo wszystko do H5, do H4. Tradycyjnie. Może coś w tym stylu. Jeszcze pionkę zaatakujemy. I tak. Tylko ja, jak się tam przedrzeć, co nie? Mam spokojną głowę, jeśli chodzi o grę w tej pozycji, tylko właśnie pytanie, jak dalej progresować. No tak, pewnie trzeba próbować.
Jeszcze raz sprowokuję, pewnie będzie chciał remis, zagram tu. Dokładnie, gram tak i tak. Tu zagrasz. Za szybki jestem po prostu na tą grę. Za szybki. Chodzi mi po głowie już taki wariant, że jak on zbije... Aha, hetmanem możesz. Czekajcie, tu... Nie. Właśnie. Tu mogę. Tak nie chcę. O, wiem. Tak. Tak, bo grozi goniec G1. Jaki się ruch fajny znalazł? No i tu. Czego chcieć więcej od tej pozy? Tak, tak. Tak, tak. Wieża B2. O, on po prostu oddaje pionka, okej. Okay. Oddaje pionka i pewnie będzie myślał o remisie. No ale tutaj wchodzę wieżą, przecież aktywnie tym hetmanem tańczy. Aha, wieża jest. To nie będzie wcale takie proste. Zagram tą hetmanówkę i z gońcami. Trzeba udowodnić, że goniec jest lepszy. Bo mam jak atakować te pionki. I ten wolny w razie czego może... A, próbuję, skubaniutki. Mogę też to zostawić. Jak tu zbije, on zbije tu. Mogę tak zagrać. Się będzie dobrze trzymać w sumie. Ten pionek wisi. Tutaj to zagrasz mi tu. Bo tego zbijesz. Dobra. No dobrze, niech będzie tak. Tak, nie ma szacha. Wszystko, Krzysztof, musisz kontrolować. Jakoś taki ruch. Tylko pionkę mieć na celu. Dobra, bronimy, atakujemy tu. Mogę zbić. Tak po prostu. To teraz już pionek może pójść do góry. Tak, teraz to już swoboda gry jest duża. Mhm. No tak, tu się... Aha, on może teraz mi zbić tu nawet. Ja mogę też tam zbić. No właśnie, cios za cios. Jest, mamy to. No dobra. Jeszcze jedna. A z innym gościem, dobra. A z nim już grałem chyba. Skup się, Krzysztof. To są ważne partie. Może tym razem goniec F4. Mhm. I co? Chyba cię mam. Hetman odejdzie z linii D, to wezmę pionka. Tak sądziłem, że będziesz tu próbował mnie tak załatwić, bo jak tu, to tu będzie tam opcja. Mhm. To. No dobra, ale zamieszajmy w pozycji. Zamieszajmy. Też mam swoje argumenty tutaj.
Czy tutaj zagrać? Nie, no tutaj to co, tak mi zagrasz? Zagram tak, bo jak zbiję, to tam sobie będę patrzył na króla, może nie zauważę. Nie, no dobra. Chyba coś nie ten pograłem tutaj. Ale nie, no nie jest źle. Według mnie. Czekajcie, tam jakieś wejście tutaj. Dobra, niech będzie tak, jakieś tam groźby, może tutaj od razu nie są, ale pilnuję pola E3. Cóż, to wybije skoczek. Bo dojście tu. No dobra, muszę tak, grozi tu. Jak on zbije, zbije tu. Trochę się to osłabi. Dałem mu chyba za bardzo zrobić tą strukturę. O, widzę, jak zagrasz tu się mega posypie. Wiecie co? Ale co ja mam zrobić innego? Trzeba grać chyba ostro. Co, tu zbijesz? Nie, to wtedy tu. Tu. No będzie mega ostro. Ale będę przynajmniej miał jakiś materiał. Czy mój król będzie miał kłopoty? To się okaże za chwilę. No tak, tutaj jakieś opcje. Ten tutaj. Hetman 4 to wieża. Dobra, żyjemy. Aha, bo jest jeszcze opcja taka. Jeszcze chciałem jakiś ruch C5. Potem jeszcze C5. Tutaj pilnować. Jakieś wejścia, coś tam. Przełom jest. Nawet można myśleć o... Żeby hetmana oddać, ale no nie. Nie od razu. Tego nie widziałem. Muszę tak. Ojej, tego nie widziałem. Paskudny ruch dla mnie. Paskudny, teraz wieża tutaj. Tutaj będzie obicie. Oj. Paskudny ruch, Krzysztof, dla mnie. Tak czułem, że tam coś jest nie tak. Przecież taki jeszcze mam ruch. Oj, wieża tu, dobra. Nawet gońcem nie mogę ruszyć, to jest straszne. Tu pionki lecą na łeb, na szyję. A, no tak. No, a tu stracę na F1. Nie widział. Znaczy, ja też tego nie widziałem. No, pewnie F5 patrzę, dobra. Oj, no niestety. No, najprościej powybijać, jasne. Jeszcze, kurczę, jeszcze pionek mniej, ale to jest wygrana. Co? Aha. Tu. No to muszę tak. Tak, tego wziąć. Ale to też przegrana. Ojej, mało czasu. Przegrana czy nie? No tak, przegrana.
Niestety. Ten atak jednak się jego udał. No dobra, 2644 przed nami. Skoczek F3, skoczek F6. Niech będzie C5, troszkę coś innego. Podobnego. Skoczek E4 jest ciekawym ruchem, ale nie pytajcie mnie, jaka jest idea. Gdzieś to zobaczyłem i po prostu go sobie powtarzam. Tu może. Skoczek D6 nie stoi zbyt dobrze. Kombinuję bardzo. Bardzo kombinuję teraz. Przyznaję się bez bicia. Ten ruch C4 jest fatalny. Okej. Wracam. Aha, takie wejście jakieś jest. No, tak. To jest wszystko bardzo złe. Bardzo kombinowane. No taki ruch to F6 trzeba grać. Może po prostu wziąć pionka za friko. No dobra, wyprowadzę. Jak wejdziesz, no to tam sobie wrócę. Taki ruch. No możesz zagrać. Roszadę trzeba zrobić. No gram bez pionka. Tak po prostu. Aha. Takie to czasem łatwe, nie? Ważniejszy jest dla mnie rozwój figur. Dlatego goniec D7, a nie bicie na B2. Mimo dwóch pionów mniej. Spróbuję tak i tak po prostu, żeby zagrać wieżą. Wiecie co, jestem ślepotą, bo kompletnie tego nie widziałem. Trzy piony mniej. Kompletną ślepotą jestem. Jak tak, to tak. Ja wiem, że gram za szybko, ale czasem jak gram za wolno, to tego czasu jednak brakuje. Gdzie ten złoty środek, co nie? Tutaj może gdzie związać? No możecie związać jeszcze tu, spróbować coś takiego. Tu jakaś opcja jest, jedna bicia. Próbujesz mnie tutaj przechytrzyć, próbujesz. Dobra, tak gramy. Tam spróbuję wejść, wymiana hetmanów nastąpi. Wejdę tu. Wiecie, mam trzy piony mniej, ale nie czuję się, że mam już kompletnego wora, ale pewnie tak jest. Ale takie przeczucie mam po prostu, że to nie jest jeszcze wór. Oczywiście pewnie tak. Zaraz mi to przeciwnik zapewne udowodni. No ale jak mam takiego skoczka jeszcze, który wchodzi, zbija jakiegoś pionka, potem jest opcja kolejnego. No tu mogę to stępem zaatakować, potem kolejnego. Zobaczcie, to już się rozgrywa, już mam jednego pionka mniej tylko. To nie wygląda tak tragicznie. Chyba. A tu? Tu. Dobra, jedziemy. Czy możesz tutaj? No dobra, tak. Tak sobie pogrywasz. Jakbym zbił tu, ty tu, ja tu i tu zdobywam materiał. Co ty na to? Co ty na to, kolego? Nagle się okazuje. Mogę w ogóle zbić tu. Mogę dać szacha. Tu i zdobywam. Nie, chwila. Szach, tu. Bicie. Tak, no pewnie. Jestem w domu. Nagle się okazało, że to ja wygrywam bez tych trzech pionów. Bo atakuję bezpośrednio pionka. Rewanż? Chyba nie chcę rewanżu. Moi drodzy, na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję bardzo. 2622, powolutku do przodu, małymi krokami. Dzięki i do zobaczenia.